No i wlatujemy w nasze odmiany ziarnowe. A, zobaczymy tutaj. Pierwszy po lewej biwak i po prawej niższy odmiana Digital. Narwałem kolb. Robiłem sobie porównanie, bo po prostu wygląda to pięknie. No ale Sławku, no, odkąd działamy razem, to jeszcze takiej kukurydzy nie było, nie? Były, ale nie na tamtym polu. No tak. To prawda. Pole koło gospodarstwa to już jest znany w Polsce poligon doświadczalny. Tam się najlepiej odmiany testuje, bo jak coś jest wrażliwego na niedobór wody czy słabszy kawałek, to od razu tam to pole pokazuje. Powiedz, kiedy się wtraf? Kiedy się wtraf? Na tydzień. Czyli po... Jak się skończy kukurydza? No, zalane było wszystko. No w końcu trochę tej wody było, nie? Paweł mówi, że jeden był taki deszcz 80 litrów. No, było sporo. 80 i za 2 dni 40. No to pięknie. I Sławku, pokos traw. Czwarty, najlepszy z wszystkich? Byś ocenił? Trochę słabszy jak pierwszy, ale nigdy takiego nie było czwartego. I to pole, gdzie jest tak zwana klasyczna gorzowska, no w naszym przypadku ten Maximus, to jeszcze zostawiacie? Jeszcze nie. Już zlikwidowane? Nie, jeszcze nie. Ale będzie. I co tam pójdzie? Pszenica. Pszenica. Ciach, ciach, ciach. I teraz wjedziemy w 8 rzędów, tak? 1, 2, 3, 4, 7, 8. Teraz możemy zmierzyć. Teraz będziemy, dobra, to będzie super. Trzy odmiany będziemy mieli ostatnie pełne. Teraz pełna odmiana? Tak. Teraz zmierzymy, ile jest to. Tylko chyba musisz jeszcze jeden. Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, jest idealnie. No co, jakąś kalibrację chcesz zrobić? Nie, nie, no, na wagę. A. Zapis 12,72. Masz tam 0? Aktualnie trzecia odmiana, czyli B2218 Bruce Lee. 8 rzędów oraz Digital 4 rzędy. Porównamy sobie te dwie odmiany. Również bardzo ciekawe porównanie. Dlaczego? Bo obydwie z grupy średniowczesnej, czyli odmiany pokroju VO240-250. Nasz Bruce Lee, no to typowy dent. Odmiana sprawdzona. Po 2 latach badań rozpoznawczych coboru włączona do badań PDO oraz nasza odmiana, tu się przepyliła, Digital. Dlaczego chciałem te dwie odmiany pokazać, wysiać koło siebie i zaprezentować? No bo właśnie mają dwa różne typy ziarna. Bruce Lee, taki mocny, mocny dent, widać, że to schnie w oczach, oraz Digital, czyli nasze pomarańczowe perełki, odmiana flintowa, która naprawdę charakteryzuje się niesamowitym rozwojem początkowym, szczególnie to widać, jak jest chłodna wiosna, ten rozwój Digitala nawet pośród naszych odmian jest zdecydowanie intensywniejszy i szybszy od pozostałych. No wygląda to pięknie, także tak
taka różnica, jeżeli szukacie odmiany flintowej V240 na nawet chłodniejsze ziemie kawałki, to zdecydowanie Digital również rekomendowany do przeznaczony na grysy, a druga opcja V240-250 B2218 Bruce Lee ziarno typu Dent. Obydwie, zwróciłbym uwagę na to, nazywamy to odmiany takie kompaktowe, odmiany ziarnowe. Myślę, że na późniejszych odmianach zobaczymy, jak wyglądają typowo kiszonkowe odmiany, ale te nieduża masa, bardzo równe morfologicznie, ale za to koncentrujące swój rozwój i budowę na kolbach i ziarniakach. Możemy sobie również przeliczyć Digitala, chyba kiedyś 2 lata temu znaleźliśmy kolbę, która miała 24 rzędy, ale zobaczymy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rzędów Digitala i lecimy z Bruce'em. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rzędów Bruce'a, ale wszystko jest mocne, ciężkie. Także bardzo dwie ciekawe odmiany, różniące się właśnie między sobą typem ziarna. Skończyliśmy na naszym Digitalu. Lecimy teraz do porównania z kolejną odmianą. Nie jest to też przypadek, jak mamy to wysiane. Zaraz sobie odkoszulkujemy. Digital chwilę wcześniej prezentowany. No i zerknijmy, co jest między... Obok Digitala mamy odmianę Biwak. Biwak jest to nowa odmiana, genetyka również dentowa, dlatego między Bruce'em a Biwakiem jest ten Digital, żeby można było to porównać. Odmiana nowiutka, elegancki dęcik, który jest dedykowany do uprawy na ziarno, również na słabsze kawałki. W tym roku zgłosiliśmy go do badań rozpoznawczych w Coboru. No wygląda no również wyśmienicie. To jest naprawdę czysty dęcik. Jak można było jeszcze zobaczyć, że u Bruce'a troszeczkę tej masy flint się pojawiało, tej skrobi szklistej, to jeżeli chodzi tutaj o biwaka, no to klasyczny dent. Troszeczkę późniejszy, bo to już jest pogranicze grupy średnio wczesnej i średnio późnej. Można powiedzieć takie V250 do 260, może i 270, bo musicie wiedzieć, że tak naprawdę można powiedzieć, że to dojrzewanie odmian co roku może troszeczkę się różnić i te różnice w VO mogą się, w kalkulacji VO mogą się pojawiać. Także uzupełniając nasz przegląd odmian ziarniowych, to tak naprawdę 4 odmiany dentowe, zaczynając od Nicolo przez Bruce'a. Digital jest naszą perełką szklistą, flintową, łatwo zapamiętać, i następnie Rambo i Biwak to również denty, więc tak można podsumować tą naszą kolekcję i produkty mocno ziarnowe, dedykowane do uprawy właśnie w takim celu. Dobra, lecimy 8 rzędów naszej odmiany Bruce Lee. 3 ostatnie odmiany mamy po 8 rzędów. A teraz lecimy Nicolo, również 8 rzędów. Zobaczymy, co nam tam będzie. VR-V2604D zwanej Rambo oraz Nicolo. Bardzo fajnie się składa, bo jedna odmiana to VO tam 260 do 270, a druga to 230 do 240, czyli tak naprawdę mamy odmianę ziarnową Nicolo z pogranicza grupy wczesnej, średnio wczesnej oraz ziarnową odmianę VR-V2604 z grupy średnio późnej. Obydwie te odmiany to odmiany
dentowe można zobaczyć już wczesność, że Nicolo już jest suchsza, liście są bardziej żółte, bardziej dojrzałe, a Rambo tak naprawdę cały czas jeszcze zielony i pompuje. Ale porównamy sobie może kolby, jak wyglądają zarówno odmiany Nicolo, czyli tego wcześniejszego denta, a bardzo charakterystyczny ten ziarniak Nicolo, on jest praktycznie, jak już ktoś zna odmianę, to rozpozna ją na każdej kolekcji, na każdym polu. W zeszłym roku, słuchajcie, na odmiana, która już w połowie września osiągała wilgotności na poziomie tam 24-5-6%. No w tym roku ta wegetacja jest zdecydowanie przyspieszona, więc na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku taka Nicolo jest już aktualnie koszona z wilgotnościami na poziomie 30, czy nawet się gdzieś już starzały poniżej 30. Także więc tak wygląda Nicolo, czyli dent wczesny. Porównamy ją sobie z odmianą Rambo, a tak naprawdę mówiąc to jest BRV2604, żeby była jasność. Powiedzmy kolejna gdzieś tutaj. Ach, pięknie to wygląda, kolby duże, masywne, także możemy sobie zobaczyć wczesny dent Nicolo 230-240, późny dent BRV2604D Rambo na Wielkopolsce w gospodarstwie Snella na naszych doświadczeniach. Pięknie to wygląda. Nie ma co ukrywać. Rozmawialiśmy z Pawłem, zresztą słyszeliście, deszcze przyszły tu w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, ale to jest też ważne, żeby dobierać odmiany, które jak zdarzą się takie warunki, to będą potrafiły oddać wszystko co najlepsze i naprawdę dać wysokie wyniki plonowania. No super, zobaczę sobie jeszcze jak wyglądają rzędy. Może w Rambosie? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 rzędów Rambo. Nicolo, wcześniejsza, pewnie troszeczkę mniej, a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, również 18 rzędów. Także miały te warunki, no ale to są też odmiany, które mają niesamowity potencjał plonowania, także dwa denty, jeden wczesny, drugi średnio późny. Myślimy, że naprawdę świetne rozwiązanie do uprawy na ziarno. A dodam tylko, że my jesteśmy w ogóle wewnątrz łanu, bo tak jak na polu produkcyjnym, Sławek już tu nam wcześniej odciął całego poprzeczniaka. Chodźmy tutaj. I właśnie sobie w tą stronę leci już nasza cała kolekcja. No i na tył. Dobra, pójdzie. Tak, produkcja pod chmurką i ona jest tutaj zawsze tym ryzykiem mocno narażona, no ale jak to my sobie w Polsce dajemy radę bardzo dobrze. Swoje trzeba robić. Swoje trzeba robić, dokładnie. A tam nawiążę do tego, bo taką właśnie patrzyłem, jak mówiłeś o te dwie hale, porównywałeś i o tym, że cały czas coś na tym gospodarstwie się robi i zmieniacie, wiesz, i sprzęt, inwestycja wieloobszarowa tak naprawdę. No ale no, kto się uczy, rozwija, no to idzie do przodu. Kto tego nie robi, tak, no to zostaje z tyłu i tutaj fajnie, że to robicie, że idziecie do przodu, bo to jest niesamowite. Nie? Tutaj co chwilę coś by się przydało, nie? Gdzieś tam teraz robimy jakąś kolejną halę na maszynę, bo gdzieś już ciężko się pomieścić.
a nie chcemy też, żeby zimą one stały na dworze, no bo to jest kupa kasy. Tak. No i wyglądają po zimie źle, nie? Gdzieś tam upychamy, staramy się co roku w te hale upychać, żeby te maszyny stały właśnie pod dachem, ciasno, no ale pod dachem, nie? No u was to zawsze elegancko wygląda. Szymka pewnie ludzie kojarzą. Jasne, Szymek jest rozpoznawalny, znany w branży. W branży rolniczej. Dobra. Ale pytałeś o ubicie, tak? Tak, pytałem o ubicie. Jak stwierdzasz, że jest dobrze ubita, ujeżdżona? Czy masz swój jakiś taki, wiesz? No tutaj tak, dużym plusem jest to, że robimy cienką warstwę przez całą długość silosu, nie? Wtedy to się bardzo szybko ubija, nie? No i drugim takim też ważnym tym to są też ciągniki, nie? Ja najbardziej lubię tym robić, no bo to praktycznie to jest największy traktor. Największy i najcięższy, można powiedzieć. Gdzieś tam też w tym roku się złożyło, że też jeden z większych od nas też ubija, nie? Bo ten co jeździ właśnie Tomek tutaj i on z tym wałem na tyle, to jest też fajnie dosyć obciążony na dobrym ogumieniu i to też sprawia, że dosyć szybko idzie to dobrze ubić, czyli też duża masa traktorów, no, ale czyli też cienka warstwa, tak, jakby zielonej masy, tak, w pierwszym etapie. Gdzieś te silosy tu mamy gdzieś 60 metrów około, no to gdzieś jak wózek rozciągniemy po całej długości, no to robi się dosyć fajnie. Okej. Okay. Do przejazdów i jest. Jest ubity. No i rozgarnia rzeczywiście, żeby ta warstwa nie była gruba. Ten kuk też robi od niego fajną robotę, bo gdzieś z opcją skrętu mogę sobie narzucić na ścianę więcej po to, aby ciągnikiem dojechać fajnie kołem, nie? Bo jestem wtedy przechylony do środka i gdzieś nie narażam lusterka ani błotnika ciągnika. No to też są takie różne triki, techniki. Ale fajnie to usłyszeć. I tak samo jak robi się pryzmę bez silosów, gdzie nie ma ścian, też narzucam więcej od boku, po to aby tym kołem przejechać przy boku i być przechylonym bardziej do środka kopca niż na zewnątrz, bo jak na zewnątrz, no to wtedy wyjeżdżamy na bok. No właśnie tak, to co mówisz teraz było czuć, właśnie jesteśmy jadąc bardziej przechyleni do środka niż na tym zewnętrznym, niż na ścianę. No gdzieś tutaj w tym przypadku, gdzie mamy narzucone folię na ścianę, no to też właśnie to jest też taki wymóg, aby po prostu nie uszkodzić tej folii, nie? Wtedy jesteśmy przechyloni do środka i ja nie błotnikiem ani lusterkiem nie zahaczamy.